Cześć, jestem Mundar, a w dzisiejszym odcinku opowiem wam o czymś niesamowicie przerażającym. O tajemnicy, która jest już w internecie od dobrych kilku lat. O jednym z najmroczniejszych sekretów internetu. Czegoś, co pochodzi z mrocznej strony internetu, tak zwanego Dark Webu. Chodzi mi tutaj o grę, a mianowicie Sad Satan. Więc łapka w górę na start, a ja zapraszam cię do oglądania. Sad Satan to gra, która pochodzi z Dark Webu, czyli tej mrocznej, niepokojącej strony internetu, do której dostęp mają jedynie nieliczni. W Sad Satan zagrała jedynie mała, określona grupka ludzi. Po całej grze słuch całkowicie zaginął. Nigdzie nie znajdziemy pliku gry, nigdzie nie znajdziemy linku do jego pobrania czy czegokolwiek. Jedyne rzeczy, które udowadniają nam, że coś takiego jak ta owa gra istniała, są gameplaye z niej na YouTubie. Z gameplay, które podobno pochodzą z Sad Satan, możemy się dowiedzieć, że gra przedstawiała czarno-białe pomieszczenia, po których losowo musieliśmy się przemieszczać. W początkowych etapach gry musieliśmy przechodzić przez ogromny, ciemny korytarz. W trakcie grania w taką jakby pierwszą część tej gry, w tle mogliśmy usłyszeć dziwne odgłosy pewnego mężczyzny, który wypowiadał słowa "już nie". Jednakże część ludzi uważa, że jest to po prostu zdeformowany głos mężczyzny, który liczy po rosyjsku. Nikt do końca nie wie, czym jest ten dźwięk. W kolejnych etapach gry gra wygląda mniej więcej podobnie. Jedynie z tą różnicą, że kiedy dalej przemierzamy niepokojące lokacje, które w dynamiczny sposób zmieniają się, możemy usłyszeć głos niejakiego Charlesa Mansona, wielokrotnego mordercy oraz twórcy ugrupowania Manson Family. Głos Mansona prawdopodobnie pochodzi z jednego z wywiadów, które były z nim przeprowadzone. Kiedy wywiad z Mansonem się skończy, na samym końcu korytarza zauważymy pewnego mężczyznę, który to swoim wyglądem przypomina właśnie Charlesa Mansona z pewnego okresu jego życia. Ogólnie to przez całą grę będzie nam towarzyszyła również niepokojąca ścieżka dźwiękowa, składająca się z krzyków czy też dziwnych szumów. Na samym końcu gry zostaniemy przeniesieni do zamkniętego pokoju, z którego nie będziemy mogli uciec. Na ścianach tego pokoju będziemy mogli zobaczyć zdjęcia i obrazy takich osób jak na przykład Roman Polański. I właśnie tutaj zakończy się całe The Sad Satan. W trakcie rozgrywki w tą przedziwną grę będziemy mogli natrafić na postać pewnej dziewczynki, która najczęściej będzie stała gdzieś w rogu jakiegoś pomieszczenia, jednakże nie możemy dojść do interakcji z tą osobą. W trakcie gry możemy natrafić również na mnóstwo makabrycznych scen. Gra jest podzielona na 5 zupełnie innych od siebie etapów, jednakże każdy jest równie niepokojący. Teraz warto by było zastanowić się, czym Sad Satan tak naprawdę jest i po co coś takiego w ogóle powstało. Oto youtuber, który jako pierwszy nagrał gameplay z tej właśnie gry, powiedział, że link do jej pobrania dostał od jednego ze swoich widzów. Kiedy sam podał link do tej właśnie gry, okazało się, że link jest nieprawidłowy. Wielu ludzi uważa, że to właśnie youtuber, który jako pierwszy nagrał gameplay z tej gry, jest odpowiedzialny za powstanie Sad Satan. Jednakże nie jestem do końca pewien co do prawdziwości tej właśnie teorii. Powstało jeszcze kilka teorii na temat tej gry. Jedna z nich mówi, że za powstanie gry odpowiada sam szatan. Jednakże szybko wyrzuciłem tę teorię do kosza, ponieważ gra jest na tyle mocno zagliczowana i tak bardzo nieprzyjemna, że myślę, że ktoś taki jak on nie mógł stworzyć czegoś tak prostego. Jednakże teoria, której się trzymam, mówi nam to, że Sad Satan jest tak naprawdę ogromnym hołdem dla właśnie Charlesa Mansona. Otóż w całej grze możemy znaleźć wiele odniesień do właśnie tej postaci, takich jak na przykład wywiad z nim, czy też zdjęcie Romana Polańskiego. A o ile się nie mylę, Manson był odpowiedzialny za śmierć żony Polańskiego. Jednakże ta teoria nie może być w 100% prawdziwa, ponieważ w końcowym etapie gry możemy natknąć się również na wiele innych zdjęć różnych morderców oraz ich ofiar. No i w tym odcinku opowiedziałem wam wszystko, co wiemy na temat tej przerażającej gry. Tak czy siak,
Wszystkie, czy też może raczej większość tajemnic od Satan nigdy nie zostało rozwiązane i chyba tak pozostanie przez następne kilkanaście lat. Sad Satan to jeden z największych sekretów obecnego internetu i jedna z najbardziej niepokojących rzeczy, które możemy obecnie w nim znaleźć. Co o tym sądzicie, napiszcie w komentarzach. Jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, to powiedzmy 700 łapek w górę pod tym filmem i zabieram się za więcej tego typu niepokojących materiałów. Dzięki Ci za oglądanie tego filmu, jeżeli Ci się podobało, to strzel łapkę w górę oraz subskrypcję standardowo z dzwoneczkiem, ponieważ to bardzo będzie mnie nakłaniało i motywowało do nagrywania dalszych materiałów. Teraz wyświetlają Wam się osoby do pozdrowienia, dzięki Ci bardzo za oglądanie. Jeżeli ten materiał Ci się spodobał, to obejrzyj poprzednie filmy oraz wyczekuj tych następnych. Jeżeli chcesz ze mną popisać, dorwać mnie gdzieś w internecie czy coś w tym rodzaju, no to wbijaj na mojego Instagrama, Snapchata oraz serwer na Discordzie, do których linki masz w opisie. Trzymajcie się, do następnego filmu, cześć!